Dublink jest inicjatywą rozwijaną jak na razie w ramach struktur wydawnictwa otwartego, które jest częścią grupy kapitałowej Znak. Woblik to jest taka inicjatywa partnerska, oni to właśnie takie hasło wydawcy dla wydawców. Czyli chodzi nam o to, aby inni wydawcy, którzy z nami współpracują, również to przedsięwzięcie, tę platformę docelowo Woblik rozwijali, żeby mieli wiele do powiedzenia, żeby byli traktowani w zupełnie inny sposób niż to się zwykle zdarza i to jest przyjęte w przypadku takich tradycyjnych dystrybutorów. Bardzo nam zależy na rozwijaniu i stwarzaniu nowych możliwości dla tych wydawców, ponieważ ja osobiście wierzę w to, że to, co nazywamy dzisiaj e-bookiem, to nie jest tylko taki elektroniczny zastępnik tradycyjnej książki. To jest tylko jakaś taka przejściowa forma. Książka elektroniczna, jeśli ma się rozwinąć, to musi oferować coś zupełnie innego, musi być czymś zupełnie innym. Nie chodzi tutaj o takie dość oczywiste rzeczy, jak multimedia umieszczane w książce, prawda? Ale również o takie rzeczy już trochę bardziej skomplikowane, a bardziej będące jakby w duchu tego wszystkiego, co kojarzy nam się z komputerami, co kojarzy nam się z siecią, czyli znikowaniem. Chociażby czegoś takiego jak Wikipedia, że na przykład otagowane w odpowiedni sposób są nazwiska w książce, pewne pojęcia, które gdzieś tam nas odsyłają, jeżeli chcemy z tego oczywiście skorzystać. Ale książka elektroniczna daje też rozmaite inne możliwości społecznościowe, tak nazwijmy, takie trochę neologizm, ale najbardziej jakby oddający charakter rzeczy, tak? Daje możliwość zupełnie innych kontaktów ludzi między sobą. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak mniej więcej od lutego, kiedy ta platforma rzeczywiście będzie miała swoją taką w miarę pełną postać, już tego typu akcje czytelnicy mogli podejmować. Jakby w ramach tej aplikacji, którą tutaj przygotowaliśmy na urządzenia iPhone'owskie, są takie zupełnie podstawowe funkcjonalności, jak wysyłanie fragmentu książki na maila, czy publikowanie na Facebooku, ale przecież i portali społecznościowych jest znacznie więcej i o to należy zadbać, ale też i ludzie chcieliby mieć znacznie większe możliwości, bo jakby wszystko to, co nazywamy działaniem prospołecznościowym jakby w sieci, niekoniecznie musi być stricte związane z jakąś konkretną siecią, z jakimś konkretnym portalem, z jakimś konkretnym medium. To mogą być po prostu różne akcje, które ludzie spontanicznie między sobą nawiązują. Takie możliwości byśmy bardzo, bardzo chcieli stwarzać. Współpracujemy z kilkoma instytucjami i firmami z zagranicy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostaniemy członkiem IDPR, takiej organizacji rozwijającej format EPUB na świecie. Jesteśmy teraz na etapie podpisywania umowy. Współpracujemy z jedną z firm świadczących usługi konwersji tekstu, oferującej bardzo wysoki standard tych usług, jak nam bardzo zależy. No i też z tymi, którzy gdzieś tam przed nami jakoś szlaki przetarli na zachodzie, ucząc się od nich, pytając ich o różne rozwiązania, o to, jak ten biznes prowadzić, jak on wygląda. Ucząc się czasem na ich błędach, oni się bardzo chętnie z nami swoimi doświadczeniami dzielą. No i oczywiście myślimy również o tym, żeby współpracować z takimi większymi już agregatorami treści, żeby na naszej platformie mogły się znajdować również książki w innych językach. Takich inicjatyw na świecie jest kilka, natomiast zanim one jakby będą mogły być przez nas zaimplementowane, zanim będziemy mogli realizować współpracę z nimi, no, musimy rozwiązać kilka problemów, które z jednej strony są kwestiami technicznymi, leżącymi gdzieś po naszej stronie, ale bardzo często mają swoje źródło w polskim prawie, w regulacjach im się pojawiających, które są jakby zupełnie niedostosowane do tego, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Wtedy rzeczywiście będziemy mogli polskim czytelnikom, polskim naszym klientom, polskim użytkownikom udostępniać wszystko to, co mają również inni. Mam na myśli content bezpłatny, książki płatne, te niezwykle bardziej pożądane, bardziej wartościowe. A jak Pan widzi współpracę z bibliotekami? W ogóle istnieje taka szansa, żeby
jakoś... Powiem tak, my jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy i ze szkołami, i z bibliotekami. Problem polega tylko na tym, że jakby po drugiej stronie, no pytanie znowu o jakich bibliotekach mówimy, czy mówimy o bibliotekach tak zwanych publicznych, szkolnych, czy o bibliotekach na przykład uniwersyteckich, które są na zupełnie innym stopniu zaawansowania. Oczywiście, takie możliwości są. One znów w pewnym zakresie, jak to myśli, prawa autorskie, urodzimych autorów, będą znacznie większe, będą w dużej mierze zależały od nas. W przypadku publikacji tłumaczonych, rozumiemy, mogą z tym na początku być problemy. Pytanie tylko jakby, czego oczekuje druga strona, to czego ona oczekuje, wynika w dużej mierze z tego, czym dysponuje. Obawiam się, że nie jest to wiele. Tak? Nie sądzę, żeby biblioteki były jakieś na przykład masowo wyposażone w jakiekolwiek urządzenia pozwalające czytać książki, prawda? Mam tu na myśli czytniki e-ink, ale choćby takie te urządzenia jak iPad czy iPhone, na które przygotowaliśmy naszą aplikację, no bo tu jakby może kosztem tej ergonomii czytania, tego komfortu związanego z technologią e-ink, mamy jednak znacznie większe możliwości związane z prezentacją tej treści, prawda, która tam jest. Możemy robić animację, mamy ten świetność kolorowy i tak dalej, i tak dalej. No, tego na pewno w polskich bibliotekach na masową skalę to na 100%, a generalnie po prostu nie ma. Jak się tylko taka potrzeba pojawi, nie widzę żadnych przeszkód. Współpracujemy natomiast z organizacjami, które trochę podobnie jak biblioteki przygotowują książki z tak zwanego dziedzictwa kulturowego w formacie EPUB, który obsługuje nasza aplikacja, który jest tak naprawdę światowym standardem. Taką instytucją są wolne lektury. To są pierwsze targi książki w Krakowie, w których rzeczywiście w taki tak mocny, tak wyraźny sposób prezentowana jest książka elektroniczna. To mamy się stoiska, w ogóle osobną salę z wystawcami urządzeń do czytania książek elektronicznych. Niektórzy nawet już na tej głównej sali zajmują swoje miejsca, prezentują swoje urządzenia, swoje aplikacje, swoje firmy, które zajmują się dystrybucją książki elektronicznej. To jest, myślę, znak czasu i
myślę, że te targi w Krakowie mogą co roku coraz bardziej jakby specjalizować się w tą stronę, nadawać sobie taki sznyt, taki charakter, czy ta książka elektroniczna i te nowinki techniczne są w jakiś sposób szczególny prezentowane. Bo charakter tych targów, myślę, że w dużej mierze na to pozwala. Mamy już jesień, jesteśmy po targach w Frankfurcie, raczej myślimy już o kolejnych latach i w kolejnych miesiącach wydawniczych niż o roku, który właśnie się kończy i o sprawach bieżących. No i jak pewnie łatwo się domyśleć, pojawiają się pierwsze bardzo konkretne problemy, jakie mają wydawcy i dystrybutorzy książki elektronicznej. One zajmują kilka takich podstawowych obszarów. Myślę, że trzy można by wymienić. Pierwsza to jest dostępność praw do wydań elektronicznych książek. I tutaj mamy cały szereg kłopotów związanych z zapisami w tych umowach, które tak naprawdę na niewiele pozwalają, sformułowań przejętych czasami z rynku amerykańskiego, które nam są do niczego, nam jako wydawcom, dystrybutorom do niczego nieprzydatne, ale też oczekiwań finansowych, to są kompletnie niespółmierne do możliwości naszego rynku, a bez takiej atrakcyjnej oferty trudno sobie ten rozwój w najbliższym czasie wyobrazić. Drugi obszar to jest obszar techniczny związany z samym przygotowywaniem książki elektronicznej. Polscy wydawcy dysponują w tej chwili głównie plikami PDF, które się tak naprawdę do takiej prawdziwej dystrybucji książki elektronicznej nie nadają. No, po prostu nie dają pewnego komfortu czytania, a ich konwersja na format EPUB wiodący już jakby w tym momencie jest bardzo, bardzo kosztowna, kłopotliwa i czasochłonna. No i trzeci obszar to jest polskie prawodawstwo, które niestety jest zupełnie nieprzystosowane do rozwoju nowych technologii w ogóle, a do myślenia o książce elektronicznej w szczególności. No ale nie pozostaje nam nic innego, jak o tym rozmawiać, jak łączyć siły i starać się to wszystko zmienić. Targi, mam nadzieję, że targi w Krakowie są temu świetną okazją, świetną misją.